Dzisiejszy program zaczynamy muzycznie patriotycznym koncertem wychowanków Pałacu Młodzieży, który odbył się w klubie koszalińskiej spółdzielni mieszkaniowej Nasz Dom. Repertuar z okazji Święta Niepodległości przygotował zespół Czarno na Białym 3. W drugiej części programu relacja z obchodów Dnia Seniora w klubie Bałtyk koszalińskiej spółdzielni mieszkaniowej na Skarpie. Dzisiaj będzie koncert wychowanków z Pałacu Młodzieży, ale też również nasi seniorzy z klubu seniora wezmą udział. Staramy się zawsze ich angażować w różne aktywności, nie tylko koncertowe, ale też i na klubie seniora taneczne, ruchowe, muzyczne. A dzisiaj jest bardzo fajna okazja, żeby oni też wystąpili, pokazali to, co my ćwiczymy wspólnie, bo naprawdę świetnie sobie radzą i bardzo im kibicuję. Oni bardzo, bardzo lubią i słuchać, i też sami występować. Zawsze są bardzo otwarci na tego typu wydarzenia i też czekają, też szybciej przychodzą, bo się nie mogą doczekać. Zawsze przygotowani, pięknie wyglądają, przyszykowani, także bardzo, bardzo lubią. I my też wspieramy i organizujemy takie rzeczy, żeby mogli się realizować. Bardzo bogaty repertuar. Odeszłam w tym roku od piosenek takich szablonowych, powiedziałabym, tak? Czyli Wojenko, Wojenko, Pierwsza Brygada, Szare Szeregi, Deszcz Jesienny. I zwróciłam się ku polskiej poezji, bo to też jest patriotyzm. Po raz pierwszy wyszliśmy, że tak powiem, z murów Pałacu Młodzieży, bo co roku ten koncert odbywał się w Pałacu Młodzieży dla rodziców, a w tym roku połączyłyśmy z panią Dominiką Paulińską Tylec swoje siły i stwierdziłyśmy, że będzie bardzo miło, bardzo sympatycznie, jeżeli dwa różne pokolenia wystąpią w takim koncercie patriotycznym, czyli i młodzież, i seniorzy. Nawet jeśli nie są to współczesne piosenki, to mają dalej przekaz taki sam na dzisiejsze czasy, który jest bardzo ważny zresztą. To jest uczucie wspaniałe, bo można się dzielić tym, co lubimy najbardziej, czyli śpiewem. A jak długo trwają próby i przygotowania do takiego koncertu? Zazwyczaj około 2-3 miesiące trenujemy. Ale dzisiaj ono jest wyjątkowe. Bądźmy zawsze zdrowi, cieszmy się życiem i bliskimi. Niech ludzie się do nas uśmiechają, a szczęście niech nam zawsze służy. Niech nasz bagaż życiowy, mądrość, przykładem dla innych będzie. To jest radość. To jest radość i chęć spotykania się. To jest niesamowite, że mieszkańcy, nie tylko nas, u nas tu Skarpy, bo tutaj przychodzą nie tylko mieszkańcy ze Skarpy, ale też mieszkańcy okoliczni z osiedla na Skarpie, oni chcą się spotykać. Oni chcą czuć się potrzebni, oni chcą być wśród ludzi, chętnie pomagają, wchodzą w różne inicjatywy takie, które robi też klub i robi Rada Osiedla. I ci nasi seniorzy, to jest taki promyk radości dla nas wszystkich młodych.
młodych, którzy jesteśmy zapracowani, nie mamy czasu na odpoczynek. Oni swoje przepracowali, oni dzisiaj są na luzie, oni są na relaksie takim życiowym i to jest fajne i z tego musimy korzystać, żeby czasami się zatrzymać w tym pędzie naszym codziennym. No i tak sobie zrobiłam analizę słowa senior. I posłuchajcie, co mi wyszło. Czyli S, sympatyczny. E, elokwentny. N, niezastąpiony. I, inteligentny. O, odpowiedzialny. R, rozrywkowy. I tej rozrywki na dzisiejszy wieczór wszystkim życzę. Rozrywkowy senior to jest taki, który nie siedzi w domu, na kanapie, nie ogląda telewizji, spotyka się ze znajomymi, przychodzi do klubu, gra w skrable, robótki ręczne, spacery, wyjazdy, teatr, kino. Na tym polega życie seniora, powinno polegać, a nie siedzenie i pstykanie pilotami w kanały. 8-4 jakaś płyta, 8-9 ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza dziś jest ona. 1-7, 3-5, ktoś mi wszystko dziś poplątał. Ale jedno wiem i wszyscy umówiłem się z nią na 9. Na 9. Organizujemy zajęcia. No co, teraz byliśmy w naszym tutaj akwaparku, żeby się zorientować, jakie będą zajęcia dla seniorów. Wiadomo, po kosztach. Teraz będziemy mieli 20, czyli w poniedziałek, to będzie nasz seniora dzień, taki już tylko klubowy. Później mamy zabawę Andrzejkową 23. 26 idziemy do teatru naszego na moralność pani Dulskiej. Później chyba 27 mamy zaplanowane kręgle. W grudniu to już wiem, że będzie na przykład Wigilia. No i w lutym już mamy zaplanowany wyjazd do Gdyni, do Teatru Muzycznego. Także staramy się, aby ten czas, który my tutaj spędzałem, był wesoło spędzony, żeby się oderwać od tego dnia codziennego, od takich trosk codziennych. No i tak jak tutaj dzisiaj wspomniałam, senior to brzmi dumnie, sam wyraz. Wszyscy seniorzy!